choć komentuję mecze nie od wczoraj. Chyba nigdy nie znudzi mi się ten moment, kiedy wiem, że już za chwilę rozpocznie się wielki piłkarski spektakl. Widowisko, na które tyle czekałem. Proszę Państwa, bądźcie z nami. Która drużyna będzie dzisiaj triumfować? Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Teraz jest niepilnowany. Proszę bardzo, nie czekaliśmy długo na pierwszego gola. Teraz pytanie, czy i kiedy będą kolejne? Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedobrzeć. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dobrze się teraz zastawia z piłką. Nie odda jej za darmo. Strata i muszą teraz uważać. Teraz naprawdę świetna piłka. Broni to. Nie, 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 nie. To nie tak miało wyglądać. Trafił do własnej bramki. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pech. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Na razie 2-0. Traci piłkę po tym wejściu. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. I mamy bramkę. Prowadzą teraz 3 golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie powstrzyma. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny, słowem, to musiał być gol. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Dal Mielec, gubi piłkę. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Jeszcze jest groźnie. Wywiedli bramkarza w pole i wbił to teraz do pustej bramki. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole. Zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce.
Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik, a to dopiero pierwsza połowa. Nie daje się teraz zatrzymać. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Czy trafi do siatki? Rzuca się i broni tak, jak trzeba. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Jak to nie wpadło? Bramkarz naprawdę pokazał klasę. Pierwszorzędna główka i aż dziw, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Głęboko w pole karne zagrywa. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Centruje w pole karne, ma do kogo. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Jak na razie Pogoń na prowadzeniu. Wynik specjalnie nie dziwi. Oglądamy dziś ekipę, która nie ma problemów ze zdobywaniem bramek. Ma najlepszy atak w całej stawce. Jak widać, nie tracą rozpędu, prowadzą wyraźnie. I jeśli w drugą część meczu wejdą z tym samym nastawieniem, to możemy spodziewać się masakry. Zatrzymanie tego zespołu sprawia obecnie wrażenie Mission Impossible. I znów gramy. Mecz był jak na razie jednostronny, ale w drugiej połowie może się to zmienić. Dobra piłka, ponad obroną. Przewinienie, ale portowcy utrzymali się przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu.
No i strzela! Ach, przyłożył teraz z dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Lisowski. Jest miejsce wzdłuż bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Tak, tym niepewnym wznowieniem oddaje piłkę i utrudnia sobie życie. Teraz, dobrze, ma miejsce. Oj, nad poprzeczką, a wyglądało, że będziemy mieli bramkę. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Podanie, co zrobi z tą piłką? Bez faulu, czyściutki odbiór. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant? Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. I będziemy mieli rzut wolny dla Pogoni. I co teraz? Że też tego nie strzelił. Wypracował sobie pozycję, doszedł do świetnej sytuacji i pozostało tylko sfinalizować akcję. Zawiódł w najważniejszym momencie. Tak to niestety bywa. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. No i koniec. Sędzia zagwizdał po raz ostatni. Pogoń Szczecin wygrywa. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywnym nastawieniem i nie dali szans stronie przeciwnej. Piękny popis strzelecki drużyny, która dysponuje obecnie najlepszym atakiem w całej lidze. Aż chce się oglądać i mam nadzieję, że ta drużyna zachowa ten styl do końca sezonu.